No to tyle może takich refleksji na początek i teraz chciałbym już przejść konkretnie do omówienia zadań rodziny, o których tutaj napisał Jan Paweł II. Więc na początku rzeczywiście przedstawił też, czym w ogóle rodzina jest, że rodzina jest żywym odbiciem Bożej miłości do ludzkości i miłości Chrystusa do Kościoła. Tak? I tutaj to jest bardzo mocno, myślę, rozwinięte w tych katechezach środowych Jana Pawła II. Tak? Mężczyzna i niewiastę stworzył ich, one tutaj zostały zebrane i tam Jan Paweł II w sposób zupełnie przełomowy w historii Kościoła pokazuje, czym jest powołanie do małżeństwa, czym jest jakby, że obrazem, że jakby Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę tak, że jakby oni najbardziej się jednoczą w akcie seksualnym po to, żeby podzielić się jakby doświadczeniem komunii, które jest w nim samym. I tutaj jakby dotyka prawdy początku, czyli tego, że na początku w raju właśnie życie Adama i Ewy było takim pełnym obrazem komunii, która jest w Bogu i ich miłość. No i tutaj właśnie ta jakby miłość Chrystusa do Kościoła to jest oczywiście to, co święty Paweł napisał o tajemnicy wielkiej, że jakby małżonkowie służą sobie nawzajem, tak jak Chrystus służy Kościołowi. No jest jeszcze zagadnienie, że mężczyzna jest głową, a jakby tak jak Chrystus jest głową Kościoła. Co jest ostatnio tak trochę tutaj, ja mam wrażenie, rozwodniane jakby w Kościele. Nawet powiem tak szczerze, że próbowałem doszukać się tutaj, gdzie jest rzeczywiście bardzo szczegółowy wykład na ten temat, jak te słowa należy rozumieć. No i papież tak jakby bardzo, powiedziałbym, tak dookoła opisuje, tylko w jednym zdaniu można się jakby dopatrzyć takiego tradycyjnego ujęcia rzeczywiście, że to mężczyzna jest głową, bo jakby tak generalnie to pisze, że absolutnie jest wzajemność, tak? Że mężczyzna jest głową żony, a żona jest głową mężczyzny i że tutaj jest pełna wzajemność, tak jak jest w pierwszym zdaniu, tak? Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. No po prostu rodzina powinna stawać się tym, czym jest ze swojej natury. To jest to, co mówiłem na początku, że stawać się, tak? Że to nie jest tak, że rodzina tu jest rodziną i już, tylko rodzina staje się, przez tak jak chrześcijanami, tak? Stajemy się, a nie rodzimy. Tak samo rodzina jakby w całym procesie współpracy z łaską Bożą staje się tym, czym jest ze swojej natury. I jakby z tej miłości, która jest taką rzeczywistością, która zespala całą rodzinę, na której cała rodzina opiera swoje istnienie, z tego wypływają cztery podstawowe zadania rodziny. I one w takim są pogrupowane w czterech grupach, które wydaje mi się, że chociaż to nie jest nigdzie napisane dosłownie, odpowiadają jakiejś kolejności. Tak? Że po pierwsze, rodzina ma za zadanie tworzenie wspólnoty osób. Po drugie, służbę życiu. Następnie udział w rozwoju społeczeństwa i, co jest troszkę zaskakujące, uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła. To jest wymienione dopiero na czwartym miejscu. I teraz chciałbym, żebyśmy po kolei te wszystkie zadania omówili.